Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kilka lat temu na moim kanale ukazał się materiał, w którym pokazywałam Wam moje ulubione zdjęcia z dzieciństwa i bardzo ten film Wam się spodobał, dlatego pomyślałam, że dzisiaj może pokażę Wam zdjęcia głównie z liceum, trafi się kilka z gimnazjum, ale właśnie głównie z liceum i ze studiów. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, bo często pytacie mnie, czy chciałabym zmienić kolor włosów, czy chciałabym mieć grzywkę. I jak wyglądał ten mój makijaż właśnie w czasach liceum, studiów. I myślę, że właśnie ten film będzie idealną odpowiedzią na te wszystkie pytania. Tam pojawił się u mnie pomysł na nagranie takiego filmu. To bardzo proste, ale całkowicie przypadkowe. Ponieważ Wielkanoc robiłam dla Was zabawę na Instagramie, w której wypisaliście mi, jakie zdjęcia mam pokazać. I dzięki temu odkopałam masę fantastycznych fotek, które właśnie pokazałam Wam na Instastory i stwierdziłam, że znalazłam ich tyle, że nie chciałam po pierwsze tak bardzo spamować Instastory, a po drugie stwierdziłam, że jest to fajny materiał na film, dlatego tutaj jestem i dlatego teraz ten materiał nagrywam. Mam nadzieję, że taki właśnie lekki film na weekend Wam się spodoba i zaczynamy. Mały disclaimer. Przygotujcie się proszę na ciekawe fryzury, eksperymenty, makijaże oraz czasami dziwne miny, ale myślę, że mimo wszystko warto oglądać dalej ten film. Pierwsze dwa zdjęcia, które wybrałam, są to zdjęcia, na których mam grzywkę. Zawsze marzyłam o tym, żeby mieć właśnie jakąś fajną grzywkę, która zakryje moje dość duże czoło, ale niestety okazało się to wielkim failem. Tutaj macie pierwsze zdjęcie, jest to zdjęcie z korytarza szkolnego. Proszę, nie zdziwcie się jakością tych zdjęć. To było robione pierwszymi komórkami właśnie z aparatem, więc jakość jest praktycznie, jakbym to robiła jakimś kalkulatorem, ale nieistotne. Zobaczcie, jak niekorzystnie wyglądałam w grzywce. W dodatku ja mam włosy, które bardzo trudno się układają. Czasami je normalnie wymyję, wysuszę i sami wiecie, jak wyglądam dziwnie na filmie, ponieważ te włosy moje nie chcą się mnie słuchać. I kiedy miałam grzywkę, to po prostu szlak mnie jasny trafiał ze przeproszeniem, ponieważ nie mogłam tej grzywki nigdy ułożyć tak, jak chciałam. Więc bardzo się męczyłam i powiedziałam sobie, że nigdy więcej. Długi czas nosiłam po prostu taką grzywkę dłuższą na jedną stronę, ale to też mi się nie sprawdzało. Więc jak widzicie na tych dwóch zdjęciach, wygląda to naprawdę tragicznie. I wiem, że do grzywki już nigdy nie wrócę. I wiem, że moje włosy po prostu się do tego nie nadają. Jeżeli chodzi o zmianę koloru włosów, to zacznijmy może od blondu. Wstawiłam jedno zdjęcie na Instagrama i powiedzieliście mi, że bardzo ładnie mi w blondzie. I w sumie ja też tak uważam, zawsze chciałam mieć blond włosy. I zobaczcie, tutaj na tym zdjęciu widać to dość wyraźnie, że ten kolor mi w miarę pasuje, że wygląda naprawdę fajnie. Mimo wszystko powiem szczerze, że nie maluję teraz włosów, bo troszeczkę mi szkoda, ponieważ całe te zabiegi i zmiana koloru włosów, rozjaśnianie, bardzo niestety je zniszczyło, a w tej chwili mam tak fajne, grube, gęste włosy, wiecie, takie odżywione, śniące, że trochę nie za bardzo chce mi się ich zabijać rozjaśniaczem i zmieniać kolor włosów. Tym bardziej, że wiele lat eksperymentowałam z kolorami przeróżnymi i doszłam w końcu do takiego wniosku, że nie lubię za bardzo swojego naturalnego koloru, chociaż i tak już on mi się zmienił. Więc idzie bardziej w brąz, co mnie niesamowicie cieszy, bo do tej pory miałam taki trochę mysi kolor. Ale dzięki temu też zauważyłam, że on mi się sam rozjaśnia, oczywiście kolor, jak idę, nie wiem, długo na słońce, kiedy jest lato, wiecie, i spędzam cały dzień na dworzu, to potem mam te włosy dużo jaśniejsze, a teraz w zimie, zobaczcie, one są dużo, dużo ciemniejsze. To też zależy od oświetlenia, od tego, jak złapię tu kamerę. Ale mimo wszystko stwierdziłam, że szkoda mi właśnie eksperymentowania. Ale nie tylko z blondem eksperymentowałam, ponieważ miałam również rude włosy. Tak, wiem, może zabrzmieć to bardzo, bardzo, bardzo dziwnie, ale miałam rude włosy i wyglądałam średnio. Chociaż powiem szczerze, że nie wyglądałam najgorzej, ale chyba do rudego już nie wrócę. Sami ocencie, jak to wygląda. Mimo wszystko lubiłam właśnie na lato często malować sobie włosy na rudy, bo wydawało mi się, że one właśnie
fajnie wtedy lśnią w tym słońcu i dają taki fajny efekt, ale nie zawsze wyszedł mi to rudy, który chciałam, bo nigdy nie marzyłam o marchewkowych włosach, tylko zawsze bardziej szłam w stronę śliwki. I właśnie taki efekt śliwkowy dużo bardziej mi się podobał i taki właśnie, to był zawsze brąz złamany taką śliwką i z takim, nie wiem, pobłyskiem śliwki, nie wiem jak to nazwać, że on, normalnie to był ciemny brąz, ale w świetle się odbijało właśnie na taką śliwkę. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. I tak to się mniej więcej prezentowało. Teraz czas na trochę zdjęć z gimnazjum i będziecie mieli teraz falę cringe'u. Pierwsze zdjęcie jest mojego bierzmowania. I na bierzmowaniu czytałam czytanie na mszy właśnie bierzmowania. I jeszcze wtedy nie było wybudowanego naszego kościoła. Zdjęcie jest z kaplicy. Jak widzicie, byłam ubrana tak naprawdę przykładnie. Biała bluzeczka, czarna spódniczka, nic, żadnej ekstrawagancji. Jak widzicie, też mój romans z opaskami sięga bardzo, bardzo długich lat współpracy, bo nawet na bierzmowaniu właśnie nosiłam opaskę. Bardzo lubię mieć właśnie spięte włosy, chociaż muszę przyznać, że w ostatnim czasie bardzo ciężko mi znaleźć dobrą opaskę do włosów. Nie wiem dlaczego, ale większość tych opasek nie ma tych ząbków, przez co mi się ślizgają z włosów. Tak jak mówiłam, ja mam te włosy bardzo takie gładkie, świecące i po prostu zjeżdżają. I jak już znajdę jakąś fajną opaskę, to niestety strasznie wieram głowę. Jak wiecie, gdzie są fajne opaski, to dajcie mi znać. Teraz czas na zdjęcie z Czech. To jest mój pierwszy wyjazd za granicę, właśnie do Czech, na konkurs europejski Balti w programowaniu. To jest ogólnie bardzo ciekawa historia. Ja chyba na ten temat nagrywałam nawet story time, tak mi się wydaje. Taki wspomnień czar kiedyś i to jest historia, jak po prostu pojechałam za granicę na konkurs programowania. W bardzo, bardzo dużym skrócie. I odkopałam jedno zdjęcie. Nie dziwcie się proszę tej miny, ponieważ tam było kilka aparatów. I ja byłam przekonana, że łapie mnie inny aparat, a zdjęcie, które wykorzystano, wzięto z zupełnie innego aparatu. Więc mam troszeczkę rozbiegany wzrok. Nieistotne. Ale to jest właśnie moment rozdawania dyplomów. Ja zajęłam wtedy chyba 13 miejsce? Czy 14, już teraz nie pamiętam. Ale wiem, że właśnie za pierwszą dziesiątką i byłam z tego pokładu naprawdę dumna. Jak gdzieś odkopię, które to było miejsce, to później wam to napiszę. I mam naprawdę ogromne wspomnienia z tego wyjazdu. To była niezła eskapada i też fajna przygoda. Więc jak widzicie, tutaj też mam opaskę. I oczywiście standardowo jeansy. A to dlatego, że wyjeżdżaliśmy z Redem właśnie autokarem chyba o 4 rano, jakoś tak mega, mega wcześnie, bo z mojej szkoły jechałam ja, jako reprezentantka gimnazjum, jedna i trzech chłopaków właśnie jako reprezentantów szkoły podstawowej. Tutaj jak wam mówiłam, później nosiłam grzywkę, którą hodowałam i zawsze miałam ten problem, że mówiłam, jak chodziłam do różnego rodzaju fryzjerów, bo to jeszcze było właśnie przed czasami, gdzie nie zawsze chodziłam do swoich koleżanki, no umówmy się. Często chodziłam też do przypadkowych fryzjerów i zawsze mi tą grzywkę ścinali za krótko i nie mogłam jej zakładać za ucho, bo zawsze chciałam, żeby właśnie włoski były trochę dłuższe, a grzywka, żeby była chociaż tak, żeby mogła ją założyć za ucho. Ale oczywiście nie zawsze się to udawało, więc bardzo, bardzo, bardzo długo chodziłam ze spinką we włosach, ponieważ ona mi trzymała tą grzywkę i po prostu te włosy mi nie leciały na twarz. Więc na kilka lat przerzuciłam się na spinkę, tak około 2-3 lat od opaski, a potem znowu wróciłam do opasek, ale już bardziej po domu i teraz po prostu ścinam włosy na równo i chodzę tylko do mojej fryzjerki, ona zawsze wie jak mnie ściąć. Oczywiście poza tą jedną sytuacją, kiedy oddawałam włosy na rag and roll, wtedy akurat byłam u fryzjera, ale potem też poszłam jeszcze do mojej fryzjerki, która mi po 3-4 miesiącach po prostu zrobiła już mój ulubiony fryz, ścięcie, wiecie, bo wtedy też to musiałam ściąć dość krótko, ona mi to ładnie wyrównała i zrobiła tak jak lubię, więc tutaj z tego miejsca moją fryzjerkę bardzo serdecznie pozdrawiam, ale jak widzicie, gdzieś tam już powolutku klarował się ten mój styl. Przejdźmy może teraz do makijaży, bo tutaj mam wam do pokazania aż 3 zdjęcia, żeby pokazać wam jak to wszystko się zmieniało. I jeżeli chodzi o moje makijaże, to w gimnazjum one były bardzo delikatne.
Używałam cieni, ale praktycznie ich nie było widać. Dopiero właśnie od liceum zaczęłam mocno malować oko, ale był to makijaż jednym cieniem. Dopiero gdzieś tak w połowie studiów wyszedł ten trend i więcej świadomości, żeby właśnie jakoś modelować to oko, żeby zaznaczać ciemniejszym kolorem kącik, właśnie fałkę. To były już takie, wiecie, typowe początki, ale oczywiście nie uniknęłam takich błędów jak niebieskie oko karyngi. I miałam taki jeden cień, którego używałam, chociaż wiedziałam, że nie wyglądałam dobrze. Wiem, brzmi to paradoksalnie, ale był to cień, który przepięknie podbijał kolor moich oczu, ale był tak mocno niebieski, jak możecie zobaczyć teraz na zdjęciu. I pamiętam, że właśnie tak się pomalowałam w Mattenblevie na pierwszy wyjazd właśnie wspólnotowy. To jest zdjęcie akurat z tego dnia. I nigdy nie zapomnę reakcji, jak zeszłam na śniadanie i było takie... ale oko, to dosłownie mniej więcej taka reakcja i to było bardzo, bardzo śmiesznie. Wtedy już wiedziałam, że po prostu to oko to chyba nie jest dobry strzał. I powiem Wam szczerze, że później dałam jeszcze jedną szansę temu cieniowi właśnie już takim przy takim modelowaniu oka, ale później go wyrzuciłam, bo niestety nie wyglądało to dobrze. Ale oczywiście każda z takich wpadek musiała zostać uwieczniona i tutaj macie właśnie taki dowód. Później byłam na 18 koleżanki, ale że była to taka 18 właśnie w stylu luźnym, że wiecie, normalnie bluzka, spodnie i zwykła taka impreza, wiecie, na zasadzie spieramy się wszyscy razem. Koleżanka właśnie wynajęła salę na wiosce i tam się bawiliśmy. I jak widzicie, miałam bluzkę, czarne spodnie i już tutaj widać, że też jest makijaż jednym kolorem, ale był to kolor liniowy i już to troszeczkę lepiej wyglądało. Ale oczywiście ja nigdy nie używałam podkładów, rzadko kiedy. Jeżeli chodzi o podkłady, w sumie moja przygoda z podkładami zaczęła się w momencie, kiedy gdzieś tam zaczęłam nagrywać. W pierwszym roku czy drugim nagrywania, wtedy starałam się właśnie troszeczkę bardziej malować i odkryłam Bourjois Healthy Mix, który później niestety się zepsuł i znowu przestałam używać podkładu. Ale jak widzicie, ja nigdy nie byłam jakąś wielką fanką i widać zaczerwienienia, ale makijaż jest. I pamiętam, że wtedy na tej imprezie naprawdę bawiłam się świetnie. To był świetnie spędzony czas i fajna osiemnastka. Tutaj tak dla kontrastu jest to zdjęcie, które kiedyś wrzuciłam chyba na Instagram. I to jest zdjęcie z wieczoru pańskiego mojej koleżanki. Koleżanki, którą znacie z mojego vloga o 30, Ani. Ten makijaż nie wykonałam sama, od razu mówię, bo jak widzicie, on jest zrobiony dużo bardziej profesjonalnie. I ten makijaż wykonała moja koleżanka, fryzjerka, która umie świetnie malować. I akurat wtedy byłam u niej na ułożeniu włosów, właśnie odświeżeniu też fryzury i przy okazji pomalowaniu. I zobaczcie, jaki makijaż wyszedł. Wydaje mi się, że chyba idealnie podkreśliła oko. Teraz bardziej się zastanawiam, żeby nauczyć się robić takie makijaże, bo przyznam Wam się szczerze, że bardzo się podobam sobie, może nie w takiej ciemnej kolorystyce, bo nie lubię aż tak ciemnego oka, ale mimo wszystko właśnie to podkreślenie bardzo mi się podoba. I zobaczcie, jaki kontrast. Wydaje mi się, że właśnie makijaż jest po to, żeby się bawić, kombinować. Jak nam raz coś nie wyjdzie, to drugi raz wyjdzie lepiej. Też nie ma co tego przeżywać, ale warto też starać się to poprawiać. Teraz mniej więcej znacie moje makijaże i jest to już jakiś tam konkretny styl. Mam nadzieję, że taka porcja zdjęć z mojego nastoletniego oraz młodego życia umiliła Wam dzisiejszy dzień i też sprawiła, że ten film był ciekawy. Jestem ciekawa, czy Wy również zaliczyliście jakieś takie wpadki młodzieżowe, wizerunkowe, farbowaliście włosy na jakiś dziwny kolor, robiliście sobie jakieś dziwne fryzury, które nie do końca Wam wyszły, dajcie znać w komentarzu. Myślę, że chyba właśnie tym charakteryzuje się młodość, że lubimy eksperymentować i szukamy gdzieś tam swojego stylu, przez co nie unikniemy jakiś tam wpadek, ale potem jest co wspominać i można nagrywać takie śmieszne filmy ze swoimi dziwnymi zdjęciami, ale mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. W tym miejscu chciałabym bardzo podziękować wszystkim osobom, które wspierają mnie na Patronite oraz tu bezpośrednio na YouTubie. Jestem Wam niesamowicie wdzięczna, jesteście wielcy. Mam nadzieję, że to grono będzie się powiększać, dzięki czemu będę mogła rozwijać ten kanał. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!